Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest baza i wymiar podprzestrzeni liniowej związany z wielomianami. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru i coś do pisania. Moi drodzy, kontynuujemy tak naprawdę temat, który już pojawił się na kanale, czyli baza i wymiar podprzestrzeni liniowej. Przypomnijmy przede wszystkim, czym jest baza, co to takiego jest. Krótko mówiąc, baza to jest pewien zbiór wektorów. Oczywiście mogą się to, te postaci wektorów różnić. To mogą być zwykłe wektory R2, R3, to mogą być wielomiany, macierze itd. itd. I taki zbiór wektorów, elementów nazywamy bazą, jeżeli przede wszystkim jest liniowo niezależny i generuje całą przestrzeń. I tu generalnie jest to taka skrótowa definicja, oczywiście można ją przepięknie zapisać, ale bardzo ważne, żebyście te dwie rzeczy zapamiętali. Najważniejsze, żeby był liniowo niezależny, no i musi wygenerować dowolny wektor z danej podprzestrzeni, w danej przestrzeni, przepraszam. Rozwiążemy sobie dwa przykłady typowo związane z wielomianami, bo one wydają się dosyć ciekawe i czasami też dosyć kłopotliwe. Przyjrzyjmy się zbiorowi A. Generalnie, moi drodzy, jest to zbiór funkcji, możemy po prostu powiedzieć. Jak to odczytać? Ten symbol, który tutaj został napisany, on jest różnie zapisywany przez wielu wykładowców. Tutaj w naszym filmie będziemy go odczytywać tak, że są to wielomiany stopnia maksymalnie drugiego, czyli nie może być to na przykład ax do trzeciej czy coś takiego, bo ta dwójeczka mówi nam, jakiego stopnia chcemy nasze wielomiany, o współczynnikach, czyli to, co stoi przy x i danych jego potęgach, o współczynnikach rzeczywistych, czyli to literka duża nam mówi, jakiego typu współczynniki. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że czasami na przykład mamy jakieś specyficzne współczynniki ze zbioru liczb naturalnych, całkowitych i tak dalej, wymiernych i na przykład chcemy się tylko zawęzić do pewnego mniejszego zbioru, a u nas są rzeczywiste. Nie tylko jest tu taka informacja, mamy także pewne warunki, które spełniają nasze wielomiany, mianowicie wartość minus 1 równa się 1 równa się 0 i to nam się przyda, bo gdyby nie było tego, my tak naprawdę już z automatu moglibyśmy podać jedną z baz standardowych, a raczej bazę standardową po prostu tego typu zbioru. O co chodzi? Generalnie jak jesteśmy w wielomianach stopnia drugiego, no to co nam się kojarzy? Kojarzy nam się po prostu funkcja kwadratowa. No nie ma co się oszukiwać, bo jest to po prostu wielomian stopnia drugiego, czyli zapisujemy w postać ogólną ax kwadrat plus bx plus c. I teraz ktoś powie, no dobra, ale tu nie ma wektorów, tu nic nie widać, po prostu jest jakaś funkcja, nic więcej. No ale spójrzcie, przyjrzyjcie się bardzo dobrze tej funkcji. Ona tu, dzięki a, b i c, jak jeszcze dopiszę tutaj jedyneczkę, ona stanowi liniową kombinację pewnych wektorów. I tymi wektorami jest co? X kwadrat, x i 1. I to jest tak zwana baza standardowa. Gdybyśmy po prostu nie mieli tych warunków, moglibyśmy od razu to podać. I teraz ona jest jak najbardziej liniowo niezależna. Można to sprawdzić, skorzystając z definicji liniowej niezależności. I jak najbardziej generuje całą przestrzeń, bo wygenerowała nam wzór ogólny na funkcje kwadratowe. Dlatego spełnia te wszystkie warunki, ale w naszym zadaniu mamy do czynienia z taką specyficzną funkcją, specyficznym zbiorem funkcji i musimy jakby to uwzględnić, ale korzystamy ze wzoru ogólnego. I teraz tak, jeżeli ja do wzoru ogólnego podstawię 1, to dostaję a minus b plus c. A jeżeli ja podstawię 1, to będę miała a plus b plus c. I co mi to daje? Daje mi to to, że teraz mogę przyrównać te oba wyniki do zera. I okazuje się, że będę mogła pewne zależności między moimi parametrami tutaj uzyskać. Oczywiście warto zapisać obok, że a, b oraz c należą gdzie? Do zbioru rzeczywistych, bo takie współczynniki ma nasz zbiór wielomianów. Czyli
Moi drodzy, rozwiązujemy sobie teraz taki układ równań i jak najbardziej będzie to układ z nieskończoną ilością rozwiązań, ponieważ widzimy, że jest tutaj więcej niewiadomych niż równań i na przykład z pierwszego równania mamy tutaj b minus c, które jak wstawimy do drugiego, to uzyskamy bardzo ciekawą informację, mianowicie taką, że tutaj c mi się skasuje i wychodzi, że b równa się 0. No więc to oznacza, że wyzerowało mi się coś w moim wzorze ogólnym, co oznacza, że będę miała mniej wektorów niż tutaj. Czyli ta baza nie będzie taka sama. No więc teraz zapiszę sobie wzór ogólny z tymi wiadomościami, które tutaj dostałam. Czyli to jest f od x równa się. I tak, moje a to jest b minus c zgodnie z tym, co wyliczyliśmy, razy x kwadrat. B jest 0, czyli kasuje mi x, więc go nie piszę. A c, moi drodzy, nie ma żadnej zależności, więc to jest po prostu c. I co się dzieje teraz? Generalnie, jeszcze tutaj warto oczywiście wstawić nasze b, bo musimy wszystko uwzględnić do końca. Czyli okazuje się, że mam tutaj następujący wielomian. Mam minus c razy x kwadrat, dodać c, to też mogliśmy zrobić tutaj. I teraz wyłączmy sobie c przed nawias. Czyli mam minus x kwadrat dodać 1. I co się okazuje? Okazuje się, że tak jak początkowo mieliśmy 3 parametry, to nagle okazało się, że mamy jeden parametr. I to jest kluczowe w wielomianach i w bazie, żeby powiedzieć, ile mam parametrów. Bo czym jest baza, czym jest liniowa kombinacja, i to pojęcia musimy powiązać, czyli to jest przemnażanie jakiegoś parametru razy jakiś wektor. No i u nas ten parametr został jeden, stąd też tutaj mamy jeden wektor, i ten jeden wektor to jest właśnie ta baza, którą szukaliśmy. Czyli teraz możemy zapisać, że baza naszego zbioru A, prawda, którego szukaliśmy, to jest po prostu wektor minus x kwadrat plus 1. Czyli to jest to, jeszcze raz powtórzymy, co tutaj jest związane z tym jednym parametrem. Gdyby zostało nam B, to przypuszczalibyśmy, ponieważ są dwa parametry, że tych wektorów muszą być dwa i wtedy grupujemy sobie to, co jest B i to, co jest C. Będziemy jeszcze jeden przykład robić, więc zobaczycie. I teraz musieliśmy jeszcze podać wymiar podprzestrzeni liniowej, a wymiar to jest ilość wektorów w bazie. Czyli piszemy sobie dim naszego a, to jest po prostu 1. No i moi drodzy, rozwiązany jest pierwszy przykład. Proszę, żebyście to przeanalizowali, bo tak jak mówię, wielomiany stanowią bardzo ciekawą grupę takiego typu zadań. Czyli tutaj patrzymy głównie po prostu na to, co się dzieje z parametrami. Przykład drugi. Jest bardzo podobny do poprzedniego, z tym, że mamy tutaj wielomian maksymalnie stopnia trzeciego. Zapisujemy zatem postać ogólną. Skoro ma być maksymalnie stopnia trzeciego, czyli zaczynamy od ax do trzeciej. I idziemy w dół, czyli bx kwadrat plus cx plus d. Oczywiście literki można sobie samemu dopasować i tam pozmieniać. Generalnie widzimy tutaj 4 parametry A, B, C, D, 4 współczynniki, które są rzeczywiste, bo mamy tutaj nakazane, że ma być o współczynnikach rzeczywistych i widzimy liniową kombinację pewnych wektorów tutaj pomnożonych przez te współczynniki. No i teraz tak, widzimy, że nasz wielomian spełnia warunki, f od 0 ma być 0. Jeżeli wstawimy tutaj 0, to dostaniemy D. Jeżeli wstawimy 1, no to będzie suma współczynników, czyli a plus b plus c plus d. Jak to idzie dalej? Układ równań, czyli wychodzi na to, że d równa się 0, bo f od 0 jest 0. I tu mamy a plus b plus c plus d, też będzie równe 0. Ale że d jest 0, mogę zapisać po prostu a plus b plus c. I teraz zobaczcie, co się stało. Znowu jeden z tych parametrów, wyszedł nam 0. Oczywiście to może być dowolna liczba ogólnie. Akurat my mamy tutaj 0. Czyli kasuje nam się wyraz wolny. Niemniej powstaje pewna zależność między a, b i c. Więc napiszmy sobie, że na przykład a równa się minus b minus c. Wyliczenie tego jest dowolne. Możecie zrobić b równa się czy c równa się. Ale widzimy tutaj, że mamy parametr d, który jest wiadomy i mamy a, które zależy od dwóch parametrów, które nie znikną.
Czyli moje f od x zapisuję następująco. Minus b minus c razy x do trzeciej, dodać bx kwadrat, dodać cx i dodać 0. I tu widzę już pewną tendencję, że mam dwa parametry, czyli prawdopodobnie będę miała dwa elementy w bazie. No więc spróbujmy je znaleźć. Jeżeli wymnożę ten nawias, to mam minus b razy x do trzeciej minus c razy x do trzeciej i reszta bez zmian. I grupuję według nie potęg, tylko według parametrów. Czyli wyłączam b i zostaje mi minus x do trzeciej plus x kwadrat. Wyłączam c, najlepiej na plusie, i dostaję minus x do trzeciej plus x. I teraz, moi drodzy, to jest liniowa kombinacja elementów, które są w bazie, czyli minus x do trzeciej plus x kwadrat, minus x do trzeciej plus x. Czyli moja baza, tym razem to są dwa elementy, dwie funkcje, minus x do trzeciej plus x kwadrat, czy dwa wektory, nazw mamy sporo, i minus x do trzeciej plus x. Czyli wymiar mojej podprzestrzeni b jest równy 2, bo tych wektorów są 2. I teraz, moi drodzy, możecie sobie sami nawet takie przykłady generować. Różne są własności tych wielomianów. Dlatego można sobie po prostu poćwiczyć stopnie, można wziąć na przykład też funkcję liniową. Generalnie przebieg tego zadania jest zazwyczaj bardzo podobny. Czasami jeszcze każe się udowadniać jakieś liniowe niezależności itd., itd. Można to zrobić w stosunkowo łatwy sposób. Na przykład jeżeli weźmiecie liniową kombinację i przyrównacie tutaj do zera, no to wtedy musi Wam wyjść odpowiedni wynik tutaj. Z tych, którzy są w tym filmie, już myślę, że wiedzą, o co chodzi. To jest koniec mojego filmu na ten temat. Moi drodzy, zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu z nami, jeżeli macie jakieś pytania związane z tym tematem, czy też innym. No i cóż, zachęcam do wsparcia kanału w formie kliknięcia guziczka lub też postawienia nam kawy, herbaty lub ciastka. No i zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, polubienia filmu i słyszymy się w następnym.